Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Otworzymy sobie zaraz paczkę, ale na początek mam coś tam do powiedzenia, bo nie wiem czy wiecie lub nie, a jeżeli jeszcze nie, to być może będę nagrywał z Assassin's Creed Syndicate. Oczywiście mówię to na odcinku, gdzie już tam będzie to wrzucone prawdopodobnie w tym albo w następnym tygodniu, w zależności jak znajdę czas. Ale mianowicie będę go nagrywał, ale nie tak jak z Unity. Po prostu się skupię na fabule, a poza nagrywaniem sobie będę po prostu grał, byleby po prostu jak najwięcej tych pierdół poznajdywać. No i mamy paczki za 15k, których nie otworzę, ale znowu jest paczka za 7,5k, w której pewnie nic nie wypadnie. Ale tu nie wolno tracić nadziei. A jeżeli nawet nie wpadnie, to zawsze będzie to coś. No mam nadzieję, że coś dostałem. Co to jest? Serio? Z drugiej ligi hiszpańskiej taka błyszcząca? Jakie tempo! O kurde, jeszcze z Brazylii. Zurutuza, liga hiszpańska. Castro, liga hiszpańska. Boże, wszystko z Hiszpanii dostałem. Ale jaki szybki ten Urugwajczyk. I to jeszcze dwóch z Real Sociedad. O proszę. I no i zaczynamy. Zobaczymy. Mamy 4,5 gwiazdkowy skład, 95 zgrania, więc jest naprawdę. Ławkę mamy całą hiszpańską, ale odpoczywa. Jurado przynajmniej. Na razie trzeba dać innym szansę, naprawdę. Jeżeli to ma iść naprawdę w dobrym kierunku, to lepiej, żeby rozwijać ten skład. Okej, okay. Napad mam słaby jeszcze, ale pomoc i defensywa już naprawdę na wykwalifikowanym poziomie, żeby w ogóle coś tu kombinować. Kapitana tu powinien mieć no Bender zostawiamy. Nie, Huntelaar. Teraz Huntelaar ma kapitana. Çalhanoğlu. Huntelaar. Tak, Huntelaar. I Çalhanoğlu. Dobra. Zaczynamy spotkanie ligowe. Mam nadzieję, że nic mnie przykrego nie spotka. Ale jednak BPL połączony z ligą hiszpańską. No dobrze, niech ci będzie. Nie wiem, czy ja to pokonam. Nasrany. Kupa Remi i na skrzydle prawym Carlos Vela. No zobaczymy. Chciałbym wierzyć w to, że pokonam tego przeciwnika. W centrum uwagi Andres Iniesta. No dobrze. By poprowadzić kolegów do zwycięstwa, prawda? O, chciałbym w to wierzyć, że wygram. To czysta przyjemność. Ale to będzie trudne. Zawsze wiedzieć, gdzie za chwilę będzie potrzebna piłka. Nasza piłeczka. I jak zachowa się przeciwnik. Gospodarze Castro zagrają w takim oto ustawieniu. Zagrają w ustawieniu 4-3-3 szeroko z przodu. No i o kurde, jaki atak. Skupienia. Na pewno tu trzeba mieć skupienie w tym wypadku. Ramirez. Dobrze, piłeczka nasza. I piłka. Nie wiem czemu tak Çalhanoğlu słabo. Ale to jest dopiero jego początek meczu. Dobra, to i tak było. O, to on mnie faulował, dobrze mu tak. Dobra. A dlaczego daje Bale'a? A ja może chcę Çalhanoğlu. Niech nam dośrodkuje. Maestro. Daleko wybijają. Świetnie przebiegł to zagranie. Bardzo poważny błąd, który może teraz nas kosztować utratą bramki. Dobrze, nie ma rzutu karnego, to jest najważniejsze. Zurutuza. Boże, jakie nazwisko. Nie wiem czemu nic się nie stało. O cholera. Dobrze, obrona. Dobrze. Gorąco było. Ale wszystko się to skończyło inaczej. Huntelaar, ale zrąbane podanie. Chociaż jest piłka zwrotna.
Będzie strzelał? Pewnie wyłapuje piłkę. O kurde, nie. To był jednak też słaby strzał. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Bender. Ciągle się coś dzieje, ale jakoś nie można doprowadzić do sytuacji takiej bezwzględnej. Strata piłki. Znakomicie, w tempo. Nie wiem, kto tą piłkę wybijał. Teraz ja faulowałem. No nie wiem, koleś ma takie lagi, że czasami mam wrażenie, że to on nie faulował. Ale pozory mylą. Koleś jednak wymagający. Muszę się skupić. Remi. O nie. Wybiega na pozycję. Remi! Dobrze, Sergio wybronił to. Mimo tego, że troszeczkę wyszedłem. Jezu, jak w trasie broni. Pięknie. Ale nie podoba mi się jego atak. Zaraz to się może przykrą sytuacją zakończyć. Strzela! No tak, strzelał kolego, no. Pomyśl może o zmianie zawodu. Myślę, że strzeli longshota. Ale nie w moim stylu. Sergio na razie fajnie broni. Zresztą jest od 10 ligi. Andres Iniesta. I sprawuje się naprawdę pięknie. Złe podanie i strata w środku. Podanie pola. Pięknie, jedno po drugim. Biegnij, Bender. Walka o piłkę. Kurde. Taka walka o piłkę, że aż strata. Iniesta. Cofamy się na linię defensywy pięknie. Z Rutusa. Ależ się teraz popisał. No, ten strzał i tak był niecelny, ale bramkarz wolał wyjść. Cały czas widzę, robi Andres podania. Iniesta. Taką klepkę, tak zwaną. Iniesta. Odwala. Piłka wędruje jak oj. Ramirez. Dobrze zablokował. Dobrze, blokada. Będzie. Cały czas jest defensywa. W ogóle. Brawo, skuteczna. Dobrze, bramkarz. Nie wiem, czemu Huntelaar to zrobił. Mógł od razu już biec. A to może wina tego, że są takie lagi, że ja po prostu też nie wiem, co klikać powoli. Takie Ramirez. Naprawdę są lagi. Świetnie się ustawił i dobrze. Przejął piłkę. Podanie jest. I jeszcze jedno, dobrze. Dobrze, przebił się. Lubi kurde, wiedziałem, że stanę spalony w końcu tym Huntelaarem. No nic. Walczymy nadal. O te 3 punkty. Ło. Mogliśmy Andres wykorzystać błąd. A jednak nie. I jest ta! Świetnie, brawa dla bramkarza. Ech, o mało dobrze! Gra nie, Sergio, pięknie bronisz. Dobrze jest. Trzeba dalej się skupić. Żeby nam nie strzelił. Ale on dominuje, to mogę przyznać. Oj, nie mogę zmienić zawodnika! Nie ma gola! Kurde, musi mi teraz przycisk nie działać. W takim momencie. Uderza! Niecelny strzał! No, mógłby mi ten przycisk działać, nie? Czekaj, zaraz zrobimy tutaj mały eksperyment i sprawdzę, czy ten przycisk. No, nawala mi, no nie chce mi dobrze działać, ja mówię prawdę. Klikam w niego, spamię, on co kilka naciśnięć działa, zamiast po prostu ciągle. I tak będę to robił, dopóki się nie ogarnie. Ja nie będę rzucał tym padem, czy niego się trzaskał, tylko chcę go jakoś rozgrzać i ma działać. No ale dobra, on jednak woli mnie słuchać i woli działać wtedy, kiedy on chce. I to jest dla mnie niekorzystne, bo ja mogę ten mecz po prostu przewalić. Dobra. Trzeba działać. Dobrze, De La Beja. Jest. Biegnij, Castro. Przydaj się na coś. Dobra, jednak ten wyrzut nie był przydatny. No. Remi. Ale żenujące to było. Ale aha, cała obrona chyba w cholerę poszła. No prosto ten znowu broni, nie przemyślał pięknie. Tego uderzenia. Nie, Huntelaar, serio? Serio? Aha, dobra. Tutaj widzę, że obrona lekko się pogubiła.
Dobrze, Lars Bender, działaj, działaj! Weź tam podaj, dobrze. Castro. Castro, biegnij. Ile sił w nogach, ale tak biegnij. Cudownie dograł! No nic, żadnego dośrodkowania nie można zastosować. Tu widać cały czas. Oj, 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 oj. Szansa! No i przegrywamy właśnie takim sposobem. I jeszcze bramką do szatni, nie. Tak zwana do szatni tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Rywale będą mieli o czym myśleć podczas tych 15 minut przerwy. I mamy otwarcie w tym meczu 1-0. Barożny. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dobra, to ja się wkurzyłem. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej. Nawet niecelnie. Nie wiem, czy ja piłka. Dobra, jeszcze nasza. Jeszcze jeden atak powinien być z naszej strony. Gdyby nie te lagi. Naprawdę. Vela. No i nic. I przegrywamy na razie. Tak, lewy skrzydłowy na razie nie pokazał się z tej strony najlepiej. A Zoru tu za również. Ale zrobimy tak, wpuścimy za Bendera, bym chętnie wpuścił Hernandeza. Ale to pewnie znowu zgranie spadnie. Ale Bender dzisiaj nie najlepiej. Więc zrobimy to w taki sposób. Pogorszymy trochę obronę, ale będzie szybsza. I na razie takie dwie zmiany. Zrobię te dwie zmiany na raz. Atak działa fajnie. Nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, dobra, stanowczo dwie nie zmiany, będzie mógł jakieś konkretne tego będą udanych. Ze samych złotych błyszczących. No Bender, no coś mu nie pykło. Teraz muszę się skupić i nadrobić stratę, którą mi dane było dostać. No dobra, ale koleś będzie grał, czy będzie stał i czekał? Ja sobie też poczekam, bardzo chętnie. Właśnie dobra, zaczął grać. Drugą połowę. Dobra, Castro. No. Jakie opóźnienie, nie? Odzyskali piłkę w środku pola. Samu. Czalhanoglu. Był faulowany, ale reszta miała to w dupie. Bardzo niebezpiecznie. Podanie do bramkarza, a kibice gwizdzą. Andres. Myślałem, że straci tą piłkę raz na porządnie. Nie, on liczy na to, że strzeli mi kolejną taką podobną bramę. Aha, fajnie, że się obrona sypie. Fajnie, że się obrona w ogóle sypie. Nie wiem, co z tą obroną jest nie tak. No ale przegrywamy. Przegrywamy to naprawdę porządnie. Do uspokojenia gry. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No dobrze, Funtelar. Traci kolejną szansę. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. No nie podoba mi się ta sytuacja w ogóle. Dwie zmiany zrobiłem i nadal gówno. Podanie na skrzydło. Bramkarz to się już... Ależ pięknie, nie, cudownie, chuj. Dobra, to że jest po meczu. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Świetnie, czyli tak mnie ósma liga po prostu szykuje. Takie okrutne początki. Podanie Samira Nasriego przejęte. No strzela! I ten jeszcze śmiał nie trafić, nie. Po kolegach z drużyny niedoszłego strzelca bramki widać, jak bardzo są zawiedzeni. Ja już kipię goryczą rozczarowania. Nie, widać, że koleś zdecydowanie lepiej gra. Skład w ogóle nie wiem, jakim cudem wyciągnął i nie stę. Nie wyszło im to do granie. Obrona w posiadaniu piłki. Nie, w ogóle gra tak, że ja nic nie mogę mu zrobić. Jeszcze ja sfaulowałem. Nie, to już jest po zawodach. To już w tej chwili jest po zawodach. W pierwszym meczu tracę cenne 3 punkty. No udało mu się. Jeszcze widać, jak gra. Jest taka różnica. Szkoda, Kicks. No, mógł już trafić na te 4-0, naprawdę nie żałowałbym. Oj, Sergio, nie podobasz mi się już. Nie, w tej lidze już wyjątkowo oczekiwałbym innego bramkarza. Jest okazja. O, teraz obronił, teraz mu się zachciało. Kiedy jesteśmy już w okresie
przegranej. Nie prowadzą, to widać, bo strzelili niecelnie. No właśnie, strzelili niecelnie, ale i tak prowadzą wysoko. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Nie, ja mam wrażenie, że z odcinka na odcinek mam coraz większe lagi. No nie wiem, czy mi się uda w ogóle trafić. No patrz, jaka kurewska świnia mnie faulowała i jeszcze sędzia nie zagwizdał, po prostu gramy dalej, zajebiście. Zajebiście. No i pewnie to już przewalę do końca. Bo przynajmniej spróbuję jakąś honorówę strzelić. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. A nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tym składem. A po prostu ja tak gram dzisiaj źle. Uderzenie, blokuje ten strzał, mogło być groźnie. Nic nie mogę zrobić, po prostu nawet celnie trafić nie potrafię. Remi! Nie trafił. A mógł już trafić z tej głowy, naprawdę. Ja się nawet nie staram denerwować. Zrobię ostatnią zmianę, bo to i tak pewnie nie ma sensu, ale zrobię. Wpuszczę Germain na napad. Wał, że to znowu zgranie pójdzie w cholerę. Nie da się ukryć, że nie był to jego. No nie zagrał dzisiaj Huntelaar, tak ja bym oczekiwał. No nic. Dziś mu ewidentnie nie nic nie wskuram. Ale to jest zmiana tylko taka, że po prostu uzupełnić cały skład zmian. Albo cały szereg przynajmniej tych zmian. No błąd, strata. Germain. Dobra, Germain. No i tu już chociaż zagwizdał na ten faul. Dobra, Calhanoglu. Świetnie, brawa dla bramkarza. Znowu nic, ale to jest okazja na rzut rożny. Zawodnicy w polu obu drużyn, będzie dośrodkowanie z rzut rożnego. Popatrz, kapitalnie broni. Nic nie może wejść. Nawet kiedy się chce bardziej starać, to jakoś to... Dobra, chyba nie będzie to miało sensu wychodzenie bramkarzem. No właśnie. Pokonał bramkarza. No to nie mój dzień. Nie mój dzień, nie mój zdecydowanie dzień, ale spróbowałem i już wiem, że trafiłem w końcu na jakiegoś twardego orzecha, którego nie mogę rozgryźć dobrze. Aj, złe podanie, złe. No i jeszcze nie mogę zawodnika zmieniać, to jest chore. Spamię tym przyciskiem i nic, no i ten pad mi robi jeszcze na złość. Aj, na co ty się jeszcze, Sergio, starasz, skoro ja cię tak chwaliłem w tej pierwszej połowie, a teraz po prostu mi wszystko przepuściłeś. Nie wiem, czy na następne spotkanie nie wpuszczę Rui Patricio. Do końca meczu już tylko. On też nie jest lepszy zresztą. Samir Nasri. Ale co ja mogę zrobić? Michel Macedo. O, Michel Macedo, nie wiem, czy ja go nawet nie skwikseluję. No co z tego, że tym tempem tak robi groźbę, ale inne jego po prostu wartości są nikłe. Aż się nawet nie zdziwię, jak to się skończy wynikiem 5-0. Aż po prostu się niczym nie zdziwię. Ja już nawet potrafiłem przegrać 10-1, 8-0, 6-0. Dla mnie takie już wyniki są normą. Nawet w tej FIFA, w której w 8 lidze tak mnie spotyka los. Już zaczęli grę, ale wspaniale. Nie wiem, na co to, Sergio, wybroniłeś. Mogłeś już naprawdę będziemy mieli kolejny rzut stać rożny i się nie ruszać. Ale jak uważasz. Będzie strzelał? Nie wierzę, obronił. Ja też w to nie wierzę, Szpakowski. Dobra, Valère Germain. Może chociaż honorówę. Nie, nawet na honorówę on się nie może postarać. Trudno. Samir Nasri.
Michel Macedo. Macedo. Mogło być groźnie, ale obrona na no do dupy, do dupy mecz. Nic mi się nie podobało. Powiem tak. Trafiłem raz trudnego przeciwnika, dwa. Ten Macedo to jednak mi się nie podoba. Mimo... I kolejna przegrana, no kurczę, to mnie boli. To mnie jednak musi boleć. O, sprzedała się kartka. Za 200. Chociaż tyle, dobra wiadomość. No a dwa, no a dwa to jest to, że no ten obrońca... To nie wiem jakim cudem on w ogóle istnieje. Ale nie wiem czy go nie wystawię nawet na sprzedaż. Albo się go po prostu pozbędę, bo kurde tak szczerze mówiąc, to ten piłkarz to jakoś nie zachwycił. Nie zachwycił ani trochę. Wstawiam go po prostu na taką ławeczkę rezerwowych. Ten zawodnik również nieprzyzwoicie się zachowywał. Bender to tak samo. No nie wiem, mogę powiedzieć, że cały skład dzisiaj nie mógł jakoś przezwyciężyć. Przebić tego ataku, no sami widzieliście co się z nimi działo. Po prostu albo ja dzisiaj nie zagrałem dobrze, co jest to możliwe, albo drugie to po prostu mój przeciwnik był lepszy. I no trudno, przeboleję tą czwartą przegraną w ligówkach, ale mimo wszystko spróbowałem. No cóż, Huntelaar nic nie strzelił, bramkarz znowu zawiódł, ale on tak raczej często tego nie robi, bo widzieliście sami jak on bronił. Na początku naprawdę wszystko to szło rewelacyjnie, ale jednak przychodzi moment, w którym jednak się obrona jak i bramkarz po prostu kruszy. No nic już więcej nie mogę powiedzieć, jak tylko mogę się pożegnać. No i ocencie mi w ogóle tego zawodnika, czy jest to w ogóle sens go trzymać, bo coś mi się wydaje, że wątpię. Ten zawodnik zagrał nawet dobre spotkanie, pomimo tego tempa trochę ma wolne, ale tu się zgrywa z tym Francuzem, nawet fajnie. Ale cóż, skoro nie zagrał, nie mógł nic zrobić dobrze, w ogóle cały składzik dzisiaj nie chciał jakoś się przebić przez tą siłę Andresa Iniesty, tego Carlosa Veli, którego się tak obawiałem. Tak właśnie się stało, ale dobrze, dziękuję bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, do następnych materiałów.